Jeśli jesteś dobrym ogrodnikiem, umiesz szydełkować albo jeździsz na rowerze, opowiedz o tym na fejsie, może uda ci się zainspirować kilka osób. Dzień dobry, witam w Kulturze w sieci. Dzisiaj nadajemy z parku przy Pyrzyckim Domu Kultury. Temat naszego dzisiejszego wykładu to Facebook. Facebook, media społecznościowe. Dla jednych przekleństwo, dla innych błogosławieństwo. Czemu budzi tyle emocji? W ogóle z czym to się je? Do czego to nam potrzebne? Po co to komu? Konto na Facebooku, tak ogólnie można powiedzieć, że dzielą się na dwa rodzaje, prywatne i firmowe. Te firmowe też można podzielić jeszcze na konto firmowe lub fanpage, ale tu przyjmijmy, że są to konta prywatne i firmowe. Na koncie prywatnym możemy publikować treści prywatne. Ma ono pewne ograniczenia, nie możemy promować produktów, nie możemy prowadzić sprzedaży. Konto firmowe daje nam troszeczkę inne możliwości niż konto prywatne, bo na koncie firmowym możemy promować własną markę, możemy docierać do klientów, możemy profilować ich, możemy używać płatnych reklam Facebooka. Także to by była taka podstawowa różnica. Ja używam Facebooka przede wszystkim do kontaktu ze znajomymi, jeśli chodzi o prywatne używanie tego medium społecznościowego. W firmie wykorzystujemy Facebooka do promocji, do też utrzymywania kontaktu z naszymi klientami. Jest to bardzo fajne narzędzie, dlatego że możemy bardzo precyzyjnie skierować nasz przekaz reklamowy do konkretnych osób. Natomiast jeśli chodzi o wykorzystanie Facebooka do celów prywatnych, jestem fanatycznym rowerzystą i często korzystam z Facebooka do przekazywania, prowadzenia relacji z moich różnych wycieczek rowerowych. Dzięki temu mam szansę w jakiś skromny sposób może zainspirować znajomych do tego, żeby ruszyli tyłek z kanapy i nie siedzieli tyle przed telewizorem, tylko właśnie wyszli gdzieś pojeździć rowerem na przykład. Czemu akurat spośród wszystkich mediów społecznościowych Facebook? Facebook skupia w sobie chyba największą liczbę użytkowników, więc łatwo znajdziemy znajomych na przykład z młodych lat. Świetną funkcją Facebooka są wydarzenia. Można utworzyć wydarzenie, zaplanować sobie jakiś event, imprezę, cokolwiek, wrzucić to na Facebooka jako wydarzenie, puścić w świat i czekać na gości. Możemy się też dowiedzieć o wydarzeniach organizowanych przez znajomych, albo na przykład przez Pyrzycki Dom Kultury. Do czego zachęcam? Musimy zwracać uwagę na to, co publikujemy. Ostrożność jest wskazana, dlatego że był taki przypadek, kiedy dziewczyna w Krakowie ogłosiła imprezę, zaprosiła wszystkich znajomych z Facebooka, którzy z kolei zaprosili swoich znajomych. No i skończyło się to tak, że jej impreza przekształciła się w imprezę masową, interweniowała policja, także ostrożnie. Jeśli jesteś dobrym ogrodnikiem, umiesz szydełkować albo jeździsz na rowerze, opowiedz o tym na fejsie, może uda ci się zainspirować kilka osób. Może dzięki twoim radom, które tobie wydają się proste i banalne, ktoś nabierze lepszej wprawy w tym, co robi. Dzięki za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, to na pewno link do mojego profilu będzie w opisie. Możecie śmiało pisać do mnie w prywatnych wiadomościach.